Rady, z 5 kadencji Rady Powiatu w Wieśniborzu uchwałoną w trybie artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Witam serdecznie panie radne, panów radnych, starostę Wieśniborskiego, zaproszonych gości oraz mieszkańców powiatu Wieśniborskiego biorących udział w dzisiejszych obradach, jak również przedstawicieli mediów i prasy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi forum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu. Przejdziemy teraz do ustalenia porządku obrad. Otrzymaliście państwo porządek sesji. Proponuję wprowadzić do porządku sesji po punkcie 5.8 następujący punkt. Punkt 5.9 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty Wieśniborskiego. Czy są inne propozycje bądź uwagi? Proszę. Przewodniczący, chciałbym zaproponować wprowadzenie do porządku obrad trzech punktów, mianowicie w punkcie 5.10 podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Nowogórę Pomorską zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, w punkcie 5.11 projekt zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej oraz w punkcie 5.12 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w roku 2015. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania bądź uwagi do porządku sesji? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania zaproponowanych zmian. A jeszcze raz pytanie. Te projekty uchwały mamy, te które wprowadzamy do porządku. Tak, po przyjęciu porządku Proszę podnieść mandat. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji jako punkt 9. Za wprowadzenie projektu uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 5 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny. Następnie kto jest za wprowadzenie do porządku sesji punktu 5.10 w sprawie powierzenia gminie Nowogródek Pomorski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przedmiotowy projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji jako punkt 5.10. Za jego prowadzenie głosowało 15 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych. Kolejno, kto jest za wprowadzeniem do porządku sesji jako punkt 5.11 projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednomyślnie. Stwierdzam, że przedmiotowy projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji jako punkt 5.11. Za wprowadzeniem głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych. Kolejny projekt. Kto jest za wprowadzeniem do porządku sesji jako punkt 5.12 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w wysokości środków Państwowego Funduszu? Rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przedmiotowy projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji jako punkt 5.12. Za wprowadzeniem głosowało 16 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych. Odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji z wprowadzonymi zmianami. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczyciela. Punkt czwarty, uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027 oraz uchwalenie budżetu powiatu myśliwskiego na 2016 rok. Punkt 4.1. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027. Punkt 4.2. Dyskusja z wniesionymi poprawkami autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027 i ich przegłosowanie. Punkt 4.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027. Punkt 4.4.4. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Punkt 4.5. Przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych. Punkt 4.6. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu myśliwskiego na 2016 rok. Punkt 4.7. Przedstawienie stanowiska zarządu powiatu w sprawie opinii RIO, opinii komisji i wniosków radnych. Punkt 4.8. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myśliwskiego na rok 2016 i ich przegłosowanie. Punkt 4.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myśliwskiego na 2016 rok. Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 5.1. W sprawie zmiany budżetu w budżecie powiatu myśliwskiego na 2016
2015 rok. 5 uchwał w sprawie przyjęcia programu rozwoju powiatu myśliwowskiego na lata 2015-2020. 5-3 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myśliwowskiego w 2016 roku. 5-4 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu myśliwowskiego w roku 2016. Punkt 5-5 w sprawie wystąpienia powiatu myśliwowskiego Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie. 5-6 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok. 5-7 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Punkt 5-8 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu w Myśliwożu na 2016 rok. 5-9 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty myśliwowskiego. 5-10 w sprawie powierzenia gminie Nowogródek Pomorski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Punkt 5.11 zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 5.12 zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony do realizacji w 2015 roku. Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9. Sprawozdanie z pracy zarządu. Punkt 10. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez przewodniczącego rady w okresie międzysesyjnym. Punkt 11. Oświadczenia radnych. Punkt 12. Zamknięcie obrad. Przejdziemy do punktu 3. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi. Zgodnie z artykułem 9b ustęp 1 punkt 3 oraz artykułu 15 karty nauczyciela w terminie do 30 czerwca 2015 roku wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego złożył jeden nauczyciel. Zgodnie z cytowaną ustawą organ prowadzący starostwo powiatowe w Myśliwożu ma obowiązek przeprowadzić wyżej wymienione postępowanie i wydać decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymała pani Ewelina Ewa Duda. Proszę panią Ewelinę Dudę o wystąpienie, a starostę pana Kazimierza Janowicza o przyjęcie ślubowania oraz złożenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wręczyć pani Ewelinie Ewie Dudzie akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, który został wydany na podstawie artykułu 9b ustęp 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku karta nauczyciela. I zanim to uczynię, to chciałbym, aby pani złożyła ślubowanie. I proszę o odczytanie przeze mnie koty tego ślubowania. Potwierdziła, że ślubują z możliwością dodania tam do pomóżków. Akt ślubowania. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję na tym wypadku. Serdecznie gratuluję.
Radnego Gminy w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027. Po odczytaniu uchwały z składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w wyżej wymienionej sprawie proszę wiceprzewodniczącą Rady panią Elżbietę Michęcą. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwała nr 314-528 przez 2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2002 roku o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie Krystyna Goździk, przewodnicząca, Katarzyna Korkus, członek, Mieczysław Kus, członek, pozytywnie opiniuje przedłożony projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027 z zastrzeżeniem dotyczącym możliwości zachowania relacji określonej w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027 wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 13 listopada 2014 roku. Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości wymagane przepisem artykułu 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z artykułem 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został opracowany na lata 2016-2027, to jest na okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla każdego z przedsięwzięć oraz na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długów, co wypełnia dyspozycję artykułu 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Projekt wieloletniej prognozy finansowej określa dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy wymagane artykułu 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym relacje, o których mowa w artykule 242-244. Projekt przewiduje we wszystkich latach objętych prognozą spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 cytowanej ustawy. Projekt ten zakłada również w okresie objętych prognozą zachowania relacji określonej przepisem artykułu 243 cytowanej ustawy reglamentującej wysokość wpłaty zadłużenia z wyjątkiem roku 2016, co jest jednak usprawiedliwione w myśl artykułu 240a ust. 4 powoływanej ustawy realizacją programu naprawczego. Wątpliwości składu orzekającego budzi natomiast faktyczna możliwość zachowania relacji określonej przepisem artykułu
243 cytowanej ustawy w odniesieniu do roku 2018. Przy wyliczaniu tej relacji w przedłożonym projekcie przyjęto przewidywanie wykonania roku 2015 na poziomie wielkości planowanych na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku, natomiast uwzględnienie późniejszych zmian budżetu wskazuje na przekroczenie wyżej wymienionej relacji. Od niżej uchwały składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 cytowanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje prawo odwołania do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Mniejsza opinia na podstawie artykułu 230 ust. 3 w związku z artykułem 246 o finansach publicznych podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Podpisano przewodniczący składu orzekającego Krystyna Goździk. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4.2. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027 i ich przegłosowanie. Proszę o omówienie autopoprawki przez starostę myśliwskiego pana Arkadiusza Janowicza. Jeśli chodzi o pozycję rozchody,
pozbawiona kwotę 2 400 419 zł 15 groszy, z czego przeznacza się w tym dokumencie na wielkich papierów wartościowych kwotę 700 tysięcy złotych na spłatę otrzymanych krajowych kredytów kwotę 1 707 619 zł 15 groszy. I zgodnie z programem postępowania naprawczego powiatu myśliwskiego na rok 2016 dotowany do programu obligacji w wysokości 700 tysięcy złotych z terminem płatności w roku, czy zaplanowanym na rok 2023. Rok 2016 jest kolejnym rokiem trudnej sytuacji finansowej, która wynika w głównej mierze z wysokiego zadłużenia, ponad 30% zadłużenia powiatu myśliwskiego. Wskazał skład orzekający regionalnej grupy rządowej na trudności związane z możliwością uchwalenia budżetu począwszy roku 2017, realizacji programu naprawczego nie zabezpieczył tak naprawdę na dzień dzisiejszy bez rygorystycznych starań czy działań w kierunku ograniczenia podatków bieżących nie uchroni nas przed prawdopodobieństwem realizacji kolejnego programu naprawczego. Dlatego tak ważna jest prawidłowa konstrukcja. Panie Przewodniczący, ja może przerwę. Chodzi mi o to, że jesteśmy w punkcie 4. Mamy dyskusję nad wniesionymi poprawkami do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego. Jak stwierdziłem, w zasadzie powołując się na główne założenia budżetu na rok 2016, jak również odniosłem się do opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej, ten rok, rok przyszły i kolejne lata mają istotne znaczenie dla kształtowania prawidłowej prognozy finansów powiatu myśliwskiego, wieloletniej finansowej. Z tego względu, że grozi nam nieuchronnie kolejny program naprawczy, jeżeli poszczególne lata nie będą w stanie spotkać się nie tylko z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych, ale również z racjonalną gospodarką finansami publicznymi w powiecie myśliwskim. Więc uważam, że podjęcie uchwały w tym zakresie, jeśli chodzi o wieloletnie finansowe, jest jak najbardziej zasadne i założenie na dzień dzisiejszy z tymi zagrożeniami wymienionymi przede mnie i przez Regionalną Izbę Rachunkową, jak najbardziej są zasadne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad wniesionymi poprawkami, autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2015-2027. Proszę. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja mam do Pana Starosty do zarządu takie pytanie, bo w tej złożonej autopoprawce jakby można mi, myślę, że nam wszystkim powiedzieć, czym różni się ta autopoprawka od wcześniejszego złożonego projektu uchwały. Tutaj w uzasadnieniu, żeby nie omawiać całości wieloletniej prognozy finansowej, tylko wypunktować, co by tak naprawdę zmieniało, żeby to można było zrozumieć. Ja nie bardzo rozumiem, nie mogę wyłapać tych niuansów. Po zabranie głosu proszę Panią Skarbnik. Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 jest wynikiem przede wszystkim zmian projektu uchwały budżetowej na 2016, a zmiany te dotyczą wprowadzenia kwoty, zwiększenia kwoty dochodów i wydatków o kwotę 185 400 i dotyczy to nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to środki uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości. I to w zasadzie WPF to dotyczy ta zmiana. Proszę, pan radny.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Skoro na szósta przyjął te poprawki, to mam kilka pytań. Jak spojrzałem w ogóle, który jest dostępny i był, jest chyba jeszcze wywieszony z 8 września 2015 roku, tam nie znalazłem przypisanych dochodów planowanych na rok 2017. Czytałem opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszyscy myślę, że na sali znamy zależności artykułu 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. I tak jak mamy w przedstawionych tabelach, że w roku 2016 nie spełniamy tego wskaźnika, tak mam pytanie do roku 2017. Bo wskaźnik, który został zaproponowany, czyli ten dopuszczalny, 2,53%, jest na granicy odpowiedzi, która została przecież zaproponowana jako tak, że spełniamy wskaźnik zobowiązań. Natomiast ten planowany w wysokości 241%, i jeżeli popatrzymy na lata następne 18 i 19, gdzie podnosimy sobie ten wskaźnik, to nasuwają się przynajmniej dwa pytania. I tutaj bym poprosił odpowiedź Panią Skarbnik, bo to chyba mam przygotowane te dokumenty. W roku 2017 zaplanowane zostały dochody 300 tysięcy złotych. 200 tysięcy sprzedaż majątku. Pytanie, jakiego? Którego tego majątku? I 100 tysięcy na dotacji. O jakiej inwestycji mówimy? O jakim projekcie? Jakie decyzje zostały podjęte, które dają nam przypuszczać, że pojawią nam się te dochody w wysokości 300 tysięcy w roku 2017? Bo czy nieprawdą jest, że gdyby, jak do tej pory w historii powiatu, WPF w ramach uchwalenia budżetu dotyczył bieżącego roku, czyli tego, który się zbliża, to czy prawdą jest, że gdyby nie wprowadzić tych dochodów, które nie wiemy skąd są, ani czego dotyczą, to wskaźnik nie byłby spełniony? Jeżeli przeliczymy to matematycznie. Czyli to jest drugie pytanie. Czy jeżeli byśmy tych dodatkowych dochodów nie zaplanowali w roku 2017, to poproszę o odpowiedź, czy wskaźnik byłby spełniony, czy nie. Wystarczy mi odpowiedź tak lub nie. I patrząc na tą sytuację, że mamy tutaj, ja przypuszczam, chyba że odpowiedź będzie inna, prawda dokumentacji, niewirtualne środki finansowe, to czy oznacza to, że w roku 2017, 18 i 19 powiat będzie w kolejnym programie naprawczym, bo nie zrealizował tego, który jest. Wprowadzone było tam jedno zadanie, które było planowane ze skutkiem finansowym 500 tysięcy na rok 2015. Zarząd dla Rady nie zaproponował nic w zamian. Punkt nie został zrealizowany. Kwoty, które są w budżecie na 16 rok, nie są realistyczne. Nie ma kolejnego zadania w programie naprawczym. Nie ma informacji, która by dała nam Radzie przeświadczenie, że są kolejne zadania, które dadzą nam zrealizowanie budżetu w roku 2016 i gwarancję, że rok 2017 będzie takim rokiem, jak Państwo w tym dokumencie, w tej autopoprawce na stronie 6 pokazujecie, że wskaźnik spłaty zobowiązań będzie spełniony w roku 2017, 2018, 2019. Więc poproszę o odpowiedzi na moje pytania. Jeszcze może je raz.
przypomnę, co kryje się pod pozycją dochody w roku 2017, czyli o jakie, co chcemy sprzedać za 200 tysięcy, co otrzymamy za 100 tysięcy, o jakiej dotacji mówimy i czy jeżeli nie wprowadzilibyśmy tych 300 tysięcy do budżetu roku 2017, to czy to skutkowałoby nadal spełnieniem wskaźnika artykułu 243? Dziękuję. Ja w dopisanej pozycji mam. Proszę. Panie Przewodniczący, żeby dwa razy Pan skarbnik nie wołać, a ponieważ mam też do tej samej pozycji pytania, to chciałem czy Pana Starostę, czy członków zarządu, czy Panią skarbnik zapytać się, bo te 100 tysięcy jest na zadanie inwestycyjne, więc chciałem się dowiedzieć, jaka nazwa jest pod tym zadaniem, bo na komisji się dowiedziałem, że to jest kontynuacja rozbudowy czy modernizacji obiektów, w którym się znajdujemy. I to byłby ten wydatek 300 tysięcy w roku 2017, ale znowu proszę tutaj o potwierdzenie publicznie, ale w takim razie w dalszej perspektywie nie widzimy tych wydatków, więc po co wydawać te 300 tysięcy? I chciałbym też uzyskać informację, że skoro je chcemy wydać, to jaki się przewiduje koszt dokończenia? Bo dla mnie to będzie tylko utopienie pieniędzy kolejne w tym obiekcie, a wiem, że na pewno 300 tysięcy nie wystarczy, żeby ten obiekt skończyć. Dziękuję bardzo. Proszę zabrać głos panu. Dochodów majątkowych. To 200 tysięcy ze sprzedaży majątku. Jak wiemy, budynek przy ulicy Piłsudskiego jest wystawiony do sprzedaży. Jest to jedna nieruchomość, którą planujemy sprzedać. Poza tym są... Proszę Państwa, jak chcecie Państwo zabrać głos, to proszę do mównicy. Proszę nie przeszkadzać, jak się ktoś wypowiada. Więc mamy zaplanowaną sprzedaż budynku przy ulicy Piłsudskiego w Myśliwoku, a także wyceniane są i przygotowywane do sprzedaży działki, które stanowią własność z nieruchomościami powiatu myśliwowskiego. 100 tysięcy dotacji jest to kwota przewidziana do uzyskania w ramach różnych programów, które będą się otwierały dopiero od przyszłego roku na modernizację budynku przy ulicy Północnej. Ponadto już wiemy, że tak naprawdę dotacje na zadania majątkowe, na modernizację dróg w latach 2016-2017 mogą być zwiększone, gdyż będą składane przez powiat myśliwolski wnioski o dofinansowanie. A jakie to zadanie by było inwestycyjne? Są to drogi... Nie, bo Pani wspomniała... Ale to jest 100 tysięcy. Tak, bo ja mówię o tej stronie dochodowej, o którą pytał Pan radny Nadzewa. A ja się pytałem o nazwę zadania. Na 100 tysięcy? No już mówiłam, że planujemy pozyskać środki na modernizację tego budynku w ramach nowych perspektyw września. I z różnych środków zewnętrznych. Czyli chcemy realizować tę inwestycję? Tak. Dziękuję. Proszę Pana radnego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, sami Państwo słyszeliście, jakie jest założenie w wieloletniej prognozie finansowej. Się może być, że absurdu, bo jeżeli zakłada się w roku 2015, że w roku 2017, przypomnę, że 365 dni upływa i chcemy pozyskać w cudzysłowie, powiat chce uzyskać 100 tysięcy złotych z nie wiadomo jakich projektów. Państwa nie przytoczyłem żadnej nazwy, chociaż dzisiaj są wszystkie znane. Czyli z jakiego projektu chce te 100 tysięcy dla powiatu
włożyć do budżetu, żeby wydatkować je, zakładam, że też w roku 2017, na dokończenie północnej. Czyli rozumiem tego budynku, tej części budynku, którą mamy tutaj ze sobą, którą ciągle chcemy realizować. Czyli co przez rok 2016? To po pierwsze. Natomiast jeżeli mówimy, pani skarbnik powiedziała, że w roku 2017 zakładamy sprzedaż północnej za 200 tysięcy. Piłsudskiego. Ja bym sprzedał północną. Piłsudskiego za 200 tysięcy. A mamy się też 2015 rok i nie było w ogóle chętnych na ten budynek. To co zamierza zarząd zrobić przez cały rok 2016 z budynkiem na Piłsudskiego, z całą działką? Kiedy była ostatnia wycena dokonana przez ten zarząd? I jeżeli pani skarbnik powiedziała, że chce również wprowadzić do budżetu środki na remonty dróg, zakładam, bo ja pytałem o rok 2017, to jakie to są środki i dlaczego zakładamy remont dróg i nie wprowadzamy potencjalnych dochodów, czyli środków pochodzących z dotacji, skoro potrafiliśmy wprowadzić środki z dotacji na północną. Przypomnę nam wszystkim i tym, którzy nie są w Radzie, że w kadencji, przed kadencją, w której ja byłem starostą, realizacji inwestycji na północnej zaplanowano w pełni też z przyszłych przychodów i zwrotów dotacji, których nikt nigdy do dziś na oczy nie widział. Więc ja już takie budżet widziałem, że planuje się coś, że kiedyś ktoś nam coś da, a w przepisach tego nie ma. Więc proponuję, żeby może wrócić do pracy nad WPF-em i może jednak nie głosować tego dokumentu w dniu dzisiejszym. Czy inni nie radni chcą zabrać głos? Ja jeszcze nie dostałem wiadomości. Jeszcze tylko miałem jedno pytanie, czy jeżeli byśmy nie wpisali tych 300 tysięcy w roku 2017, to czy wskaźnik byłby spełniony? Tak lub nie? Zaprojektowania budżetu, który by pozwolił na spełnienie wskaźnika w 2017 roku. A jeszcze ja miałem pytanie o tej północnej. Czy pani poda mi rząd wielkości? Punkt Tarosław. Wybrany z kontekstu, tak się taka odniosą się do dwóch reguł i jestem przekonany, o tym powiedziałem, że gdybyśmy tych założeń w sumie takich detalicznych nie uwzględnili, to nie spełnilibyśmy wskaźników. Natomiast jeśli chodzi o ulicę północną, ja aczkolwiek jestem negatywnie ustosunkowany do decyzji o uruchomieniu tej północnej i chciałbym tylko zwrócić uwagę, że przy planowaniu budżetowym w latach 2007-2011 przeznaczono, znaczy zaplanowano łączny deficyt na kwotę 16 milionów złotych, ponad 16 milionów złotych, nie odnoszę się do realizacji tych projektów. W kadencji minionej była to już kwota dodatnia 3 miliony 271, to w tej kadencji łącznie z rokiem minionym, jak i prognozowanym, czyli rokiem 2016, już to już jest kwota dodatnia plus 3 979 339 zł. Więc jeszcze raz powtarzam, prawidłowa gospodarka środkami finansowymi, pracowanie na dróg operacyjnych, uporanie się przede wszystkim z długiem, zadłużeniem powiatu myśliwskiego. Związane to jest również z tymi nieszczęsnymi zapisami ustawy o finansach publicznych, które zmuszają nas do podejmowania trudnych decyzji, które pozwolą nam na uchwalanie budżetu. Ale biorąc pod uwagę, że ciężko jest ciąć wydatki bieżące,
trudno jest uzyskać dochody majątkowe. Istnieje duże zagrożenie, że faktycznie zmierzymy się z kolejnym programem naprawczym, z kolejną restrukturyzacją długów. Natomiast odpowiadając prosto na pytanie pana radnego Sialkiewicza, to już mówię. Parter, dokończenie parteru w tym budynku to jest kwota 719 221 zł. Tylko parter, parter i pierwsze piętro łącznie 719 221. Biorąc pod uwagę również konieczność zagospodarowania obejścia, musimy się zmierzyć z kwotą około 1 000 000 zł. Czyli taka byłaby kwota, którą należałoby przeznaczyć na uruchomienie dwóch konfiguracji, czyli przyziemie, parter i pierwsze piętro, łącznie z włącznikiem, z całą konferencyjną i z udziałem tutaj komunikacji, żeby to i dróg, żeby to jako taką funkcjonowało. I to chyba jest z mojej strony tyle, chyba są jeszcze pytania. Panie Sialkiewicz, pan zabrał już 2 razy głos i pan nie przewiduje. 2 razy pan zabrał głos. Proszę panią radną o decyzję. Wysoka Rada, ja bym chciała dopytać, żeby radny Mazepa zapytał o przeznaczenie budynku na Piłsudskiego przez ten rok. Bo z tego, co usłyszeliśmy od pani skarbnik, będzie ta sprzedaż w tej chwili realizowana w 2017 roku, więc co się będzie działo z tym budynkiem i czy od jutra, czy właściwie od dzisiaj już to ogłoszenie o sprzedaży będzie zdjęte. I też było pytanie o ostatnią wycenę, kiedy była i jaka kwota. Ja chciałabym przypomnieć, że w trzeciej kadencji ten budynek został przeznaczony do sprzedaży, czyli gdzie będzie to już 7 lat temu, za około 600 tysięcy. To się oczywiście w trzeciej kadencji nie udało zrobić. Naszej czwartej też niestety. Wiem, że w tej chwili budynek jest warty poniżej 300 tysięcy, ale na pewno nie 200. I obawiam się, że ta informacja, która już jest informacją publiczną, będzie powodowała jakieś spekulacje na rynku nieruchomości. Dziękuję. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja zadałem 2 razy pytania. Drugi raz się odnosiłem do braku odpowiedzi. A teraz jest głos dyskusji. Ja teraz chciałem podyskutować na temat autopoprawki. Mając wiedzę, jaką uzyskałem, zadając pytania. Budżet i uchwały okołobudżetowe to jest najważniejsza uchwała dla pracy całego powiatu, i Rady Powiatu, i Zarządu Powiatu. I powinniśmy to robić bardzo ostrożnie, jeżeli mamy być odpowiedzialni i gospodarni. Jeżeli pan starosta i zarząd sam nie posiada wiedzy i ma wątpliwości co do zasadności wydatkowania w roku 2017 kwoty 300 tysięcy złotych, które, jak usłyszeliśmy, nie rozwiązuje problemu nawet uruchomienia w pełni jednej kondygnacji, to jest świadectwo tego, że te środki mogą być zmarnowane. W ten obiekt wpompowano już kilka milionów złotych powiatu, budżetu powiatu. Z tego tytułu ten budżet bardzo cierpi. Cierpią wszystkie jednostki podległe z braku środków finansowych lokalizowanych tylko w ten obiekt. I uważam, że nasze działanie powinno być odwrotne. O to prosiłem na Komisji Finansowo-Budżetowej, żeby najpierw zarząd, jak to się teraz ładnie mówi, przedstawił nam tak zwaną mapę drogową. A więc w jaki sposób chce dokończyć realizację tego obiektu, wskazał nawet, jak to się mówi, garściami środki, jakie są niezbędne i źródła finansowania, bo ja wiem na pewno, i wiemy to również z podjętej uchwały dotyczącej kontraktu samorządowego,
że zadania z zakresu administracji, mówię o zadaniach inwestycyjnych, nie będą w nowej perspektywie, w obecnej perspektywie, w której jesteśmy, finansowane ze środków pomocowych. To zadanie jest naszym własnym zadaniem inwestycyjnym. Możemy co najwyżej posiłkować się pożyczkami lub kredytami. I jeżeli nie będziemy mieli wizji dokończenia tego obiektu ze wskazaniem i wielkości środków, jak i również perspektywy czasowej, mówię o latach, to ja uważam, że takie podejmowanie uchwał tylko po to, żeby nam się lewa strona z prawą spinała, jest błędne, bo tak jak były starosta, pan Mazepa powiedział, że możemy popełnić błędy lat poprzednich. My jesteśmy w obecnej kadencji, wzięliśmy odpowiedzialność za losy tego powiatu i uważam, że powinniśmy działać rozsądnie. Mój wniosek jest następujący, żeby tę kwotę z tego projektu uchwały wyprowadzić, nie mówię, żeby odrzucać cały projekt uchwały, znaleźć przez zarząd właśnie ścieżkę finansowania i pokazać to w latach i oczywiście zawsze tę uchwałę możemy podjąć. Natomiast jeżeli sam zarząd dzisiaj nie wie, jak to zadanie dokończyć, to jak ma wiedzieć Rada i dlaczego Rada ma akceptować takie rozwiązania? Więc ponawiam swój wniosek, ażeby tę kwotę 300 tysięcy złotych, którą jak się usłyszeliśmy jest kwotą totalnie wirtualną, na dzisiaj wyprowadzić, a pozostały projekt uchwały przyjąć. Bez poprawek już wtedy. Dziękuję bardzo. Czyli najgłosy w tej sprawie są jeszcze? W związku z tym, że padł formalny wniosek pana radnego Sierpiewicza o wyprowadzenie 300 tysięcy złotych. Proszę? Nie może. Wniosek, nie można takich rzeczy robić na budżecie, nie? My nie konstruowaliśmy budżetu, nie możemy tego robić. Ale odpowiedzi możemy uzyskać. A czemu nie możemy? To nie jest nasza konstrukcja. No my możemy prosić o takie coś, ale nie wyrzucić z budżetu. Możemy. Tak mi się wydaje, że to nie my konstruowaliśmy. Proszę o zabranie głosu radcy prawnego. Będzie najlepiej. Artykułem 230 ustawy finansowej wyłączną inicjatywę w sprawie uchwały o wieloletniej prognozie, jak i uchwały o zmianie wieloletniej prognozy należy do zarządu, tak? W rezultacie wnioski pochodzące od innych organów powinny być procedowane. Oczywiście można tylko ewentualnie gdzieś odpowiedzieć na tą sugestię, którą przedstawił pan radny. Ewentualnie zarząd może rozważyć, czy nie wprowadzić zgodnie z sugestią pana radnego tą autopoprawkę jako własną autorską do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Czy ktoś z członków zarządu chce zabrać głos? Ustosunkować się do tego? Proszę. Ja poprosiłem zarząd powiatu, bo jestem świeżym radnym i odkładam swoje doświadczenia jako burmistrz, opinię prawną w przedmiocie trybu zgłaszania poprawek do projektu budżetu. To, co teraz mówię, dla mnie było oczywistym, ale wolałem jeszcze uzyskać opinię. Więc szanowne koleżanki i koledzy radni, to my stanowimy prawo powiatowe i na każdym etapie możemy składać wnioski. To jest nasz obowiązek i prawo. Czym innym jest zachowanie tego prawa w kontekście obowiązujących ustaw. Więc zgodnie z ustawą o finansach publicznych, bez zgody zarządu, nie możemy składać wniosków i poprawek, które by zwiększały deficyty. Natomiast kiedy my poprawiamy sytuację budżetową, takie wnioski możemy składać. I pani Anna Leś-Katys napisała mi taką opinię prawną na mój wniosek. Udzieliłem odpowiedzi pana radca. Proszę państwa, zwracam jeszcze na rzecz nie uwagę, bo ta opinia, na którą pan się posługuje, ona dotyczy uchwały budżetowej. Ona dotyczy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Tak?
Także no, stąd są te zmiany. Artykuł 240, który pan przytaczał, bo pewnie to uchwale jest, to jest część dotyczącej uchwały budżetowej. My obecnie rozmawiamy o uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. I tam zgodnie z artykułem 230 wyłączną inicjatywę w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu. Czy pan stoi na stanowisku, że możemy tylko odrzucić tą uchwałę? Oczywiście, nie przyjąć się. Tak. Zmieniam wniosek o odrzucenie w takim razie tej uchwały. Będziemy głosować. A już ktoś się był przez pana. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? W związku z tym zamykam. Ale skąd jeszcze mam odpowiedzieć? Dobrze pamiętam, panie przewodniczący, państwo radni, pani radna Alicja Pił pytała o dane związane z realizacją dochodów majątkowych, czyli ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego. Faktycznie jest to już chyba trzecie podejście w tej kadencji. Nieskuteczne. Oczywiście wycena zgodnie z przepisami ważna jest tylko pół roku i ona jest jeszcze, jak to się mówi, ważna. Natomiast jest to ostatnie podejście do zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu. Kwotę utrzymano na poziomie poprzedniego, poprzedniej kwoty wywoławczej, ceny wywoławczej 230 tysięcy złotych. No i zainteresowanych, pytających było kilkoro, natomiast bardzo nie wpłaciła żadna z osób zainteresowanych, oczywiście nieruchomością w sensie złożonych zapytań. Trudno jest tak naprawdę w sposób taki racjonalny podejść do tej pozycji w dochodach budżetu powiatu myśliwskiego. Wiem, że jest to dokument, który jest dokumentem dynamicznym, zmieniającym się w trakcie roku budżetowego i jeżeli chodzi o sam budżet i uchwałę związaną z wieloletnią finansową, one są przy każdej zmianie budżetowej czy uchwały budżetowej są również te uchwały zmieniane, dostosowywane. I tak jak powiedziałem, to jest wróżenie z fusów. Ten jeden akurat element, ale takich fusów jest więcej w tym dokumencie, bo nie mam jeszcze wszystkich pełnych informacji dotyczących dotacji, subwencji, udziału w dochodach państwa, tak? Więc to jest jak gdyby na dzień dzisiejszy dokument, od którego zaczynamy realizacją pewnej polityki finansowej, a co za tym idzie również i polityki rozwoju powiatu myśliwskiego, gdzie główny nacisk, uważam, powinno się położyć, stawić na uporządkowanie sytuacji finansowej. Mamy do tak naprawdę niewiele możliwości, bo jeżeli chodzi o majątek, jak widzicie państwo, dzisiaj jest dekoniunktura i zbycie jakichkolwiek nieruchomości jest wielkim problemem. Natomiast fakt posiadania obciąża nas jeszcze wydatkami biorącymi, bo każda z tych nieruchomości wymaga kosztów związanych z eksploatacją, zabezpieczeniem, utrzymaniem. I choćby nawet przygotowaniem takich przetargów, jakie powiedzmy realizujemy. Natomiast na dzień dzisiejszy no, nie mamy jakiegoś konkretnego pomysłu. Wracając do ulicy Północnej, udało się oczywiście wszystkie kondygnacje, to po pierwsze na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze budynek przy ulicy Spokojnej 13, więc nie wydaje się być zasadnym jak gdyby realizacji w 100%. Natomiast jak najbardziej ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem choćby tego adresu, który pomimo 20% wykorzystania no, generuje najwięcej kosztów eksploatacyjnych. Każdy z nas o tym doskonale wie. Więc zasadne byłoby ograniczenie naszej egzystencji w budynku przy ulicy Spokojnej 22. Nie wprowadzaliśmy tego do programu, ale sam Urząd Starostwa już się praktycznie wyprowadził, zmniejszając tym samym koszty bieżące związane z utrzymaniem budynków administracji starostwa. I myślę, że w tych dwóch budynkach, powinna się koncentrować przyszłość, czyli dwie kondygnacje przy ziemi i pierwsze piętro. Były tutaj pytania pana Arkadiusza Mazepy. My wiemy, że nie ma możliwości
sięgania po środki pomocowe, jeżeli chodzi o infrastrukturę, czy budynki, budowle związane z administracją. Natomiast w ramach EFS-u, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego, można liczyć, że pewne środki na uruchomienie działań, czy działalności, czy pomieszczeń i infrastruktury związane z działaniem Powiatowego Urzędu Pracy, czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dają szansę na skorzystanie z programów przygotowywanych w tym zakresie. Ale oczywiście nie bierzemy tego wszystkiego na dzień dzisiejszy pod uwagę. Najlepszą opcją, najbardziej wiarygodną, najbardziej racjonalną jest takie zrównoważenie wydatków i dochodów powiatu wysiłowskiego, żeby móc obsługiwać tak naprawdę dług, czy zadłużenie spłaca się regularnie wraz z kosztami obsługi tego długu i wypracować takie nadwyżki operacyjne, które pozwolą tak naprawdę zrealizować to zadanie w ramach własnych środków. Więc reasumując, jest to na dzień dzisiejszy niewiadoma i zarówno pani skarbnik, jak i ja zdajemy sobie z tego sprawę, że taki dochód może się nie wydarzyć i w związku z taką sytuacją i pewnie jeszcze innymi, których dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani sformułować, możemy wejść w kolejny program naprawczy i takiego scenariusza nie odrzucamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za wyczerpującą odpowiedź. Czy ktoś chce jeszcze z Państwa zabrać głos? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przejdziemy teraz do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027 wraz z autopoprawką. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027 wraz z autopoprawkami? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliwskiego na lata 2016-2027 została podjęta wraz z autopoprawkami. Za podjęciem tej wymienionej uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 6 radnych, wstrzymało się 0 radnych. Przechodzimy do punktu 4.4. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Z uwagi na fakt, iż radni otrzymali projekt uchwały, a jest on obszerny, czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem? Nie trzeba. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Przedstawienie opinii komisji wraz z oraz wniosku radnych. Jeszcze. Proszę o zabranie głosu przewodniczących lub wiceprzewodniczących poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w celu przedstawienia opinii komisji w sprawie projektu budżetu powiatu myśliwskiego na 2016 rok. Proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa pana Krzysztofa Mrzygłoda. Pan Marek Mursusowicz, przewodniczący Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Niniejszym informuję, że na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa przeanalizowała i negatywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu myśliborskiego na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliborskiego na lata 2016-2027. Poniżej przedstawiam wyniki głosowania w wyżej wymienionych sprawach. Za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myśliborskiego na 2016 rok głosowało 2 członków komisji, przeciw 3 członków, 2 członków komisji wstrzymało się od głosu.
za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieszkowskiego na lata 2016-2027 głosowało 3 członków komisji, przeciw 3 członków komisji, 1 członek komisji wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Następnie proszę przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pana Waldemara Kazewicza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2015 roku przeanalizowała i zaopiniowała projekt budżetu powiatu mieszkowskiego na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieszkowskiego na lata 2016-2027. Przedstawiam wyniki głosowania w wyżej wymienionych sprawach. Za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mieszkowskiego na 2016 rok głosowało 4 członków komisji, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieszkowskiego na lata 2016-2017, również głosowało 4 członków za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Dziękuję. W kolejności proszę przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Mariusza. Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Wysiłusz dnia 8 grudnia 2015 roku. Pan Ferdynand Łukasik, Przewodniczący Rady Powiatu w Wysiłoszu. Niniejszym informuję, że na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 roku Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przeanalizowała i zaopiniowała projekt budżetu powiatu wysiłowskiego na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu wysiłowskiego na lata 2016-2027 z uwzględnieniem opinii komisji merytorycznych. Poniżej przedstawiam wyniki głosowania w wyżej wymienionych sprawach. Za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wysiłkowskiego na 2016 rok głosowało 6 członków komisji, przeciw 1, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wysiłkowskiego na lata 2016-2027 głosowało 6 członków komisji, przeciw 1, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Dziękuję. Jako ostatniego proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Jarosława Ostrego. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 roku Komisja Rewizyjna przeanalizowała i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu mieszkowskiego na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieszkowskiego na lata 2016-2027. Poniżej przedstawiam wyniki głosowania. Za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mieszkowskiego na 2016 rok głosowało 3 członków komisji, nikt się nie wstrzymał od głosu. Za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieszkowskiego na lata 2016-2027 głosowało 3 członków komisji, nikt się nie wstrzymał od głosu. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Przechodzimy teraz do punktu 4.6. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej powiatu myśliwskiego na 2016 rok. O odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w wyżej wymienionej sprawie proszę przez wiceprzewodniczącego Rady pana Ryszarda Kuśniaka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Ustawodawcy, Szanowni Państwo. Uchwała nr 302, łamane 517, łamane 215 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu myśliwskiego na 2016 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustawy ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o RIO, dzień ustaw z późniejszymi zmianami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pani Krystyna Przewodnicząca, Katarzyna Korpus-Członek, pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej powiatu myśliwskiego na 2016 rok. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetu powiatu myśliwskiego na 2016 rok wpłynął do RIO w Szczecinie w dniu 13 listopada 2015 roku. Przedłożony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem odpowiada wymogom określonym uchwałą nr 7 łamane na 47 łamane na 2016 Rady Powiatu w Przyborzu dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia tego prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej sporządzono również zgodnie z przepisami rozdziału 1-3, rozdziału 5 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 o finansach publicznych wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności co do zakresu i szczegółowości przedstawionego projektowanego budżetu. Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych mieszczą się w granicach norm określonych przepisem artykułu 220 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem artykułu 26 ust. 4 ustawy dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Projekt budżetu na 2016 rok spełnia warunki uchwalenia budżetu określone w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z artykułu i wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustępu 2 punktu 6 cytowanej ustawy. Nie zachowują natomiast relacji określonej przepisem artykułu 243 cytowanej ustawy reglamentującym wysokość składki zadłużenia, co być artykuł 240a ustęp 4 powołanej ustawy jest jednak usprawiedliwiony realizacją programu naprawczego. Skład orzekający zwraca w tym miejscu uwagę na związane z realizacją programu naprawczego ograniczenie wynikające z artykułu 240a ustęp 6 punkt 1 cytowanej ustawy, myśl którego wysokość wydatków na diety rady nie może być wyższa niż wysokość wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, z którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego. Przedmiotowe wydatki zaplanowane w projekcie budżetu uchwały budżet przewyższają wydatki z roku poprzedzającego uchwalenie programu. Co według informacji uzyskanych od jednostki uzasadnione jest zwiększeniem liczby radnych podzielających je. Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2019 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Skład orzekający zwraca jednak uwagę na zaklasyfikowanie dochodów z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w paragrafie 0420 zamiast w paragrafie 06060 w właściwym świetle zmiany rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Od niniejszej opinii składu orzekającego z
zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o Regionalnej Sprawach Rachunkowych przysługuje prawo odwołania do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia się uchwały. Podpis przewodniczącej składu orzekającego jest na górze. Dziękuję. Dziękuję. Przejdziemy teraz do punktu 4.7. Przedstawienie stanowiska zarządu powiatu w sprawie opinii RIO, opinii komisji i wniosków prawnych. O zabranie głosu proszę starostę Myśliwowskiego, pana Tadeusza Janowicza. Panie Przewodniczący, goście Zarządu Powiatu przyjął opinię Regionalnej Izby Rachunkowej w przedmiotowej sprawie i wyraża pozytywną opinię na temat dokumentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny punkt 4.8. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myśliwskiego na rok 2016. Przegłosowanie. Proszę o omówienie autopoprawki. Jeszcze. Pana. Przypomnieć. Pan Przewodniczący zauważył, że właściwie już to uczyniłem. Jest to bardzo, ale gdyby już powiedzmy zreasumować to, co powiedziałem i wypunktować najistotniejsze argumenty za pozytywną oceną tego dokumentu, to przede wszystkim jest to bardzo ostrożny. Poza powiedzmy tutaj przedmiotem dyskusji, czyli dochodami, które nie są do końca pewne, ale jest to bardzo ostrożny budżet, który nie starał się jak najbezpieczniej określić zarówno dochody, jak i wydatki, tak aby zabezpieczyć przede wszystkim kontynuację i zakończenie realizacji programu naprawczego, maksymalne ograniczanie wydatków bieżących, maksymalizowanie dochodów majątkowych, które pozwolą na przede wszystkim autonomiczne uchwalenie budżetu na rok 2017. Chciałbym 17, dobrze mówię, czyli w roku 16, na rok 17. Chciałbym tylko przypomnieć, że zaplanowaliśmy najistotniejsze pozycje w tym budżecie, wydatki na obsługę długu, wykup zaplanowanych zgodnie z programem naprawczym terminowanych obligacji i zabezpieczyliśmy dość dużą, jak na możliwości powiatu myśliwskiego i na jego sytuację finansową, nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Mamy oczywiście świadomość zagrożeń, które nas czekają przy realizacji tego budżetu i realizacji wielkiej prognozy finansowej, ale mam nadzieję, że konsekwencja, zdrowy rozsądek, odpowiedzialność pozwolą nas uchronić powiat przed realizacją kolejnego programu naprawczego i zrealizujemy ten budżet zgodnie z planem, a być może uda się to zrobić nawet jeszcze skuteczniej, czyli zaplanowane nadwyżka operacyjna, zaplanowane dochody będą wyższe, natomiast wydatki mniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję i proszę o zabieranie głosu. Podejście do sprawy, że zapytania również mają charakter zajmowania głosu w dyskusji, więc postaram się to zrobić za jednym razem, żeby pan przewodniczący nie miał później kłopotu z moją osobą. Nie miałem do tego. Tak, to dziękuję bardzo. Szanowni radni, ja na Komisji Finansowo-Budżetowej zagłosowałem za tym projektem budżetu, ale przeciw takiemu projektowi, dlatego że moje stanowisko jest takie, że ten budżet
nie ma żadnej koncepcji rozwojowej. Dzisiaj mamy przyjąć program rozwoju powiatu myśliborskiego, a mam takie wrażenie, że w ogóle się do realizacji tego programu nie przygotowujemy. Tylko robimy, przepraszam za słowo, jakieś myki, a żeby z jednej strony zadowolić RIO i żeby nam wydało opinię pozytywną, i tak na marginesie troszeczkę mnie to ubawiło, że przybyło nam radnych w informacji od RIO, a cały czas jest jakaś presja z lat poprzednich, żeby realizować północną za wszelką cenę. To przypomina pierwszą wojnę światową, gdzie wysyłano żołnierzy i nie znano efektu tego wybiegnięcia z okopów i nieważny był efekt. Ważne, że wybiegli, a poszła informacja do dowódcy, tak, podjęliśmy walkę ponownie. I tutaj troszeczkę takie mam wrażenie, że się działa na osi. Oczywiście jestem bardzo zadowolony i dziękuję panu staroście i zarządowi, że sprzed roku, gdzie mnie tam pouczono, że nie w takim trybie i muszę być cierpliwy, pojawił się również i mój wniosek dotyczący realizacji chociaż na razie jednej inwestycji drogowej w gminie Balinek, Mostkowej, i z tego powodu jestem bardzo zadowolony i na pewno tę inicjatywę zarządu będę popierał. To jednak chcę, panie przewodniczący, złożyć trzy wnioski do tego projektu uchwały, żeby dalej już nie przedłużać czasu, mam 5 minut, pamiętam. Więc pierwszy wniosek jest wykreślić, a więc dam panu przewodniczącemu na piśmie, tak? To są wnioski do projektu budżetu na rok 2016. Wykreślić wydatek majątkowy w kwocie 20 tysięcy złotych, myślnik modernizacja budynku przy ulicy Północnej. To, co powiedziałem na Komisji Finansowo-Budżetowej. Poprę taki inicjatywy, wniosek, kiedy będę widział szansę realizacji tego przedsięwzięcia, a nie wydanie kolejnych pieniędzy z budżetu, nie gwarantujących dokończenia tego zadania. Drugi mój wniosek dotyczy zmniejszenia wydatków rezerwy ogólnej. W naszym budżecie, w projekcie budżecie jest zapisana kwota prawie 300 tysięcy złotych. Tu przy okazji na marginesie chciałem się zarządu zapytać, na co planuje wydać się 300 tysięcy z rezerwy ogólnej i jaki był wydatek tegorocznie, jaka była rezerwa i w tym roku ile wydano. To jest pytanie, a przy okazji stawiam wniosek, ażeby tę rezerwę doprowadzić do kwoty 100 tysięcy złotych. Jeżeli zajdą potrzeby w trakcie roku, jestem przekonany, uzasadnione, Rada zawsze może ten wydatek zwiększyć. Natomiast pamiętajmy, że rezerwa ogólna to są realne pieniądze, nie papierowe. Realne do wydania, czyli tę gotówkę 300 tysięcy złotych trzeba mieć. I skoro dzisiaj tyle jednostek naszych powiatowych ma tak dużo kłopotów z 5-10 tysiącami złotych, możemy tak dużej rezerwy zostawiać, zakładając, że ją się wyda nie wiadomo na jaki cel. Lub znaleźć takie rozwiązanie, że w ciągu roku przez wielokrotnie zmieniamy budżet. Jak zarząd nam przedstawi potrzeby dofinansowania z tej rezerwy, jestem również za tym, żeby tę rezerwę zwiększyć. I trzeci mój wniosek, wprowadzić zadanie inwestycyjne modernizacja sanitariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Balinku w kwocie 20 tysięcy złotych. Wiem, że tam jest zalecenie sanepidu, że zarząd się tą sprawą zajmował, polecił realizować to zadanie, ale przecież na to muszą być środki. Wiem z opinii dyrektora, że to jest kwota rzędu 50-70 tysięcy złotych, ale on tylu pieniędzy nie znajdzie. Jeżeli damy te 20 tysięcy, to będzie realna pomoc i pewność, że ta potrzeba zostanie zrealizowana. Tym bardziej, że mamy w programie rozwoju napisane, że głównym naszym celem będzie wspieranie szkolnictwa zawodowego, również rozwój jego bazy i tak dalej. W WPF-ie tego nie widać, więc podejmujmy konkretne kroki realne, które będą przybliżały nas do programu rozwoju powiatu myśliborskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy inni radni chcą zabrać głos? Nie widzę. W związku z wnioskiem do projektu budżetu jeszcze może pan radny zapragnąć. Zabierze głos. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, to znaczy,
uchwałą budżetową, tak? Otóż w zasadzie projekt oczywiście musi pochodzić od zarządu, tak? Zmiany autopoprawki też powinny pochodzić od zarządu, jednakże to nie jest tak, że Rada jest całkowicie pozbawiona uprawnień w tym zakresie. Artykuł 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych właściwie tę kwestię reguluje, tak? I zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czytaj Rada tutaj, może dokonać zmian w projekcie budżetu bez zgody organu wykonawczego, czyli czytaj zarząd, w zakresie, i to w zasadzie można tak to podsumować, zmniejszenia wydatków z wyjątkiem wydatków sztywnych i przeniesienia zaoszczędzonych w ten sposób kwot na inne lub nowe zadanie, tak? Zwiększenia określonych wydatków, jeżeli przedstawiony projekt budżetu zamyka się nadwyżką budżetową, bo wtedy nie ma deficytu zwiększenia, ustanowienie nowych źródeł dochodów budżetowych, jak i zwiększenie określonych wydatków w przypadku znalezienia dla nich pokrycia w planowanych dochodach, w tym w nowych źródłach dochodów. Teraz tak, jest jakiś wniosek złożony do zmian do projektu budżetu i teraz po pierwsze trzeba przeanalizować, czy te zmiany mieszczą się w granicach artykułu 240. Jeżeli mieszczą się w granicach artykułu 240 ust. 2, to oczywiście bez zgody zarządu Rada będzie decydowała o tym, czy tę autopoprawkę wprowadzi do projektu budżetu, bądź nie. Natomiast w sytuacji, jeżeli okaże się, że przedstawiony projekt zmian, czy autopoprawka pochodząca od rewnego, tak, do projektu budżetu powoduje te konsekwencje, które tu zostały wymienione, tak, czyli jeżeli mieszczący się w ramach artykułu 2002, wówczas potrzebna jest zgoda zarządu na te zmiany, tak? I teraz, żeby to przeanalizować, to wydaje mi się, że to jakiś przelew zrobić i przeanalizować ewentualnie ten wniosek. Tak przynajmniej ja to powiedziałem. Plus minus, ale jest wprowadzenie 20 tysięcy. No, proszę Państwa, 15 minut przerwy. Ale wydaje mi się, że to jest. Czy to jest? 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 Czy to j